Siemaneczko, mordeczki, piąteczka, witam was wszystkich serdecznie na brudnym motovlogu. Tak jak obiecałem, materiały będę wrzucał coraz częściej. Dzisiaj jest, niestety mam taką brzydką pogodę. Nie wiem jak u was w innych częściach Polski, ale u nas jest na Śląsku ostatnia masakra praktycznie. 70-80% czasu to cały czas pochmurnie i albo pada, także lipa, ale żeby wybrać się na trening, można powiedzieć, że pogoda lepsza nawet niż te upały, bo weekend ma być ciepły, niestety weekend spędzę w pracy, ale dzisiaj mam ochotę się wyjeździć. Ale można powiedzieć, że tak turystycznie, bo zobaczcie, plecaczek z Decathlona, także przy jakimś skoku to zaraz hyc za głowę wleci, bo nie ma tego paska takiego, żeby nie przelatywał. Także lipa, osi, pół na pół z wodą, żeby nie było za słodkie, żeby się nie odbiło bigosem z komunii jeszcze. No i tak, nowa oponka Daily Tire. Wczoraj polataliśmy z chłopakami właśnie tutaj po Kamionce. Teren zajebisty do takich treningów, może nie jest zbyt taki wymagający, ale jak popada, to naprawdę jest co robić. No i ogólnie miałem dzisiaj nagrać taki filmik w takim starym typie, nie miałem nagrywać vloga, miało być takie ujęcia z jazdy. Wyjechałem sam, wziąłem sobie. Ogólnie to wszystko zaczęło się od tego, że znalazłem w domu taki chiński statyw z AliExpress, bodajże kiedyś tam robiłem jakieś zakupy i takie coś znalazłem. Zamówiłem sobie to, nie wiem ile to kosztowało, chyba 3 dolary, czyli tam grosze, nie wiem, do 12 zł wychodziło, coś takiego. Albo nawet mniej. No i dzisiaj wpadłem pomysł, że nagram właśnie taki materiał, jak wrzucałem kilka lat temu, czy jeszcze przed vlogami, zanim miałem kamerkę tam z telefonu i tak dalej. Za czasów jeszcze chyba AXC125 i początkowo jeszcze na 250 takie materiały były. I dzisiaj mówię, dawno czegoś takiego nie było. Wezmę to, przetestujemy to. No rzeczywiście, fajnie to działa. No ale zobaczcie, pękło. I to można powiedzieć, że minimalnie chciałem kamerkę obrócić. Nie wiem, czy tą śrubkę trochę za bardzo dokręciłem, no ale naprawdę dużo siły nie użyłem i niewiele brakuje, żeby to pękło, także nie będę tu śmiecił, wezmę to do plecaka i po prostu to zutylizuję, bo już mi się to nie przyda. Będę musiał ogólnie zainwestować w jakiś lepszy statyw. Jeżeli ktoś siedzi w czymś takim, żeby ten statyw, że tak powiem, był mobilny, żebym sobie mógł wziąć do takiego plecaczka i coś nagrać, no bo to pół na pół, no mogę powiedzieć, że to spełnia. Jeżeli ktoś nie bierze czegoś tak w takie hardkorowe warunki, tylko chce sobie gdzieś kamerkę położyć na spokojnie, coś nagrać gdzieś tam na plaży, na wakacjach, to jak najbardziej za takie grosze to spełni swoje wasze oczekiwania. Ale właśnie przy takiej jeździe enduro bierzesz to do plecaka, gdzieś to kamerka kamieniem to dostanie, to zaraz to pęka, także do takich ciężkich rzeczy tego nie polecam. Aczkolwiek zdążyłem nagrać parę takich scenek, które zobaczycie może tam pod koniec tego vloga wrzucę. No i ogólnie, tak jak tytuł filmu wskazuje, jesteśmy tydzień czasu, bodajże tydzień, no troszkę więcej, może 8 dni przed Beskid Hero. W tym sezonie jeździłem naprawdę mało, bo w tym sezonie przejeździłem z 20 motogodzin, 25 motogodzin to będzie maksymalnie. Jednak no, na siłownię chodziłem regularnie, biegałem tam kardio, wiadomo, także kondycyjnie nie powinno być źle. Przede wszystkim teraz nawodnić się, nie imprezować, ograniczyć używki. Teraz jaram mniej szlugów, to jest też, że tak powiem, mój cel na ten rok, rzucić palenie. Bo jak wiecie, nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale o zdrowie, też o kondycję. I jak zacząłem mniej palić papierosów, no to też, no, że tak powiem, zaczęły mi te fajki śmierdzieć, no i powoli ograniczam, teraz palę gdzieś od 3 do 5 papierosów dziennie, też wiadomo, zależy, bo do piwka trochę więcej. Ale nie schodźmy na takie poboczne tematy, bo jest ten vlog o enduro. No i tak, muszę sobie tarczę zamówić, na pewno tylnią, przednią tarczę, nie wiem, czy będę zamawiał oryginalną, bo 250 zamówiłem z GN Motors tarczę bodajże za 149 zł. Była to tarcza tylna, przed nią jeszcze miałem spoko, a tutaj będę musiał zmienić. Nie, może nie będzie tego tak widać, ale ta tarcza jest tak cienka jak opłatek. Także jak najbardziej, jak najszybciej będę musiał ją wymienić. Przednia tak samo, no to tarczę myślę, że około 300 zł się zamknę. I powinna być gitara. Rozruszniczek naprawiony, nie będę wam pokazywał, bo teraz kask
kask leży na kierownicy, już nie będziemy tutaj cudować. Ale nie okazało się, że to nie były te kabelki, które mówiłem, że są urwane tutaj przy kierownicy, przy guziku. Tylko sprawa była tutaj głębiej. Już zapomniałem, jak się to nazywa, taka plastikowa kosteczka, tam gdzie bezpieczniki wchodzą. Po prostu coś było tam przepalone, zamówiłem to na Allegro, kosztowało to gdzieś około 90 zł. Także spoko, bo lepiej, żeby coś takiego się zepsuło, niż zepsułby się rozrusznik, no bo rozrusznik, no to idzie już tam kilkaset, czy nawet w 1000 zł, zależy co tam się spierdzieli w tym rozruszniku, ale taka duperelka była, także motorek sprawny. No oczywiście dzisiaj skończę jazdę, muszę filtr wyprać. Mam już świeży filterek przygotowany, tego wypiorę, niech się suszy. Wezmę sobie go na Beskid Hero, tam drugiego dnia sobie go zmienię, też na nowy wymienię. Nasączę sobie go porządnie. No i coś tak już dziwnie zaczyna chodzić, chyba znowu będę musiał wymieniać o-ringi w dyfuzorze, ale to zobaczymy jeszcze, bo jeszcze nawet nie wiem, czy je mam, a KTM sklep dopiero wysłałby mi je 8 czerwca, także już nie za bardzo, musiałbym jechać do jakiegoś motoryzacyjnego i poszukać podwymiar z jakiejś MZ-ki czy z czegoś, może pasowało. Ważne po prostu, żeby spełniało warunki, żeby było odporne na wysoką temperaturę, no to na pewno będzie elegancja. Ogólnie miałem zmieniać motorek, tak jak mówiłem w poprzednim vlogu, ale teraz już jestem pewien, że do końca sezonu jeżdżę na tym motorku, bo naprawdę nic się nie psuje, nawet jak zdejmowałem ostatnio wahacz, wszystko tam, łożyska były nasmarowane, żaden brud nie wchodzi, także widzicie, jak się ma świeży motorek, to wcale nic się tak nie psuje. No, moja 250 miała już tam na karku, że tak powiem, to też był staruszek, bo ten motor na liczniku miał 300 coś, a ile miał naprawdę, to ja nie wiem, mi się wydaje, że jak go kupiłem na liczniku było 150, a tak naprawdę to już wtedy mogło być te 300. No i wiadomo, już tuleje wyrobione w kole, w tym wahaczu, zawieszenie i tak dalej, no to 3 razy szybciej, jak nie lepiej, musiałem wszystko wymieniać, no i wiadomo, ten motocykl generował 3 razy większe koszty. A w ten motorek jak złoto, dobrze podaje, oponki się zmienia, paliwo się leje, no i cieszy się człowiek z jazdy. Jak się motorek nie psuje, to jest banan na mordzie i no tak to można nazwać. Teraz jeszcze sobie może z motogodzinkę zrobię. Już pojeździłem trochę, jestem cały mokry. W ogóle buty CD Crossfire SRS 2, nie wiem czy mam jakąś dziurę w podeszwie czy coś. Chociaż w to wątpię, po prostu coś się musiało rozklejać. No i powiem wam, że moi znajomi też mają taką przypadłość w CD-kach. Mam te CD-ki może 40 motogodzin, czyli nie są jeszcze tak bardzo ścierane, bo to nie jest według mnie dużo, jak na takie buty. A już wam powiem, że przemakają od podeszwy, czyli no wjadę, czy nawet stanę w wodzie i już mam mokro w butach, także niefajne uczucie. Buty same w sobie zajebiste, naprawdę wygodne, trochę skrzypią, co mi nie przeszkadza, ale jeżeli chodzi o wygodę, o bezpieczeństwo, o zapinania, bardzo fajnie się zapinają, mi się to podoba. O, teraz nie mam ręki, ale widzicie, nie musiałem nawet mieć całej pełnej dłoni, żeby je zapiąć. Wcześniej miałem Foxy Instinkty, GRN SG12, przed GRN SG12 miałem Formy, bardzo ciężkie buty, jeszcze z takim klapkiem w środku, bodajże to nie był najwyższy model, bo najwyższy model to jest Terminator, ja miałem Dominatory, chyba Volku je za 1000 zł wtedy kupiłem, no ale naprawdę one były ciężkie. Później miałem te GRN, z których byłem bardzo zadowolony, mógłbym je w sumie porównać do tych CD-ków, bo CD i GRN najlepiej mi na nogach leżą. Foxy, że tak powiem, były bardzo gumiakowate, całe śródstopie od podnóżek mnie bolały, nie wiem czy mam taką miękką stopę, czy mam takie twarde podnóżki, że to po prostu podeszła w tych Foxach była taka miękka, ale mówię wam, że myślałem, że mi to przejdzie, ale po każdej jeździe, nieważne ile jeździłem, czy 20 minut, a jeszcze nie daj Boże, jak mi gdzieś nogi z podnóżków zleciały i tak klapłem na ten motor, no to myślałem, że mi się stopa złamała i trzeba na SOR jechać, a wiecie teraz jak na SORze jest. Nie no, śmieję się. No i tak, no to mordeczki, zostawcie lajka pod tym filmem, suba, zaobserwujcie mnie na Instagramie. Na pewno na Instagramie będzie relacja z Beskid Hero, także możecie zaglądać. No i obejście sobie teraz te
krótkie urywki enduro z chińskim statywem. Nie wiem w ogóle, czy tam jakieś fajne ujęcia będą. W każdym bądź razie na pewno wam coś rzucę, żebyście sobie obejrzeli, tak jak to kiedyś w starym stylu, jeszcze 3 lata temu na początku kanału, zanim miałem GoPro, takie filmiki były. Także piąteczka, mordeczki, do zobaczenia. Mm-hmm.